przypomniałem sobie historię Jean-Paul Sartre'a. Wiemy, że to jeden z najwybitniejszych, najbardziej głośnych może myślicieli, filozofów, dramaturgów, powieściopisarzy połowy XX wieku. Chyba pierwszy filozof, który uważał, że ma dowody na to, że Pan Bóg nie istnieje. Ale jego rodowód był bardzo szczególny. Dziecko, które nie znało ojca, bo ojciec był marynarzem, wypłynął w daleki rejs i nie wrócił. Nikt nie wie, nawet najbliżsi nie wiedzieli, co się z nim naprawdę stało. A wychowywany był przez dziadka, który był antyklerykałem, niewierzącym i miał ogromną ambicję, by z tego chłopca uczynić właśnie niedowiarka. I tak powoli w niego sączył niewiarę w Boga. Kiedy się czyta autobiografię dzieciństwa Sartre'a, ona wyszła, o ile się nie mylę, w 1963 roku pod tytułem Słowa, Le Mot, to tam opisał taką scenę, która była dla niego przełomowa. Mianowicie, jako dziecko został w pewnym momencie sam, matka i najbliżsi akurat z domu wyszli i jak to chłopak zaczął się bawić zapałkami. W wyniku czego zrobił w dywanie dziurę. Dywan podpalił, została dziura. No i poczucie, że stało się coś niedobrego i żeby zamazać tę wielką zbrodnię, to wziął czerwoną farbę i zamalował i dywan, i odpowiednie miejsce w podłodze, żeby nie było. I powiada, pisze, że w momencie, kiedy czuł, że udało się, nikt go nie widzi, zbrodni właściwie nie było, poczuł na sobie wzrok Pana Boga. Wzrok Boga, który jest podglądywaczem. Kimś, kto nieustannie jakby czuwa, tak ten wielki brat z roku 1984, George'a Orwella, który go pochwycił i przeklął tego Boga. I powiada, w tym momencie się wszystko dla mnie skończyło. Po prostu przestałem wierzyć i dla mnie już nie ma sprawy. Chociaż nie do końca to było prawdziwe. Kiedy zaczął już chorować, ta choroba trochę trwała i w jego życiu została zresztą opisana przez towarzyszkę jego życia, Simone de Beauvoir, to okazało się, że podczas takiej rozmowy rzeki właśnie z tą Simone de Beauvoir wyznał, no nie do końca jednak udało mi się przezwyciężyć tego Boga. Czasem wraca we mnie jakieś jego wspomnienie, a w ogóle czuję się jakby taki proch ziemi, ale jakoś chciany, nie zupełnie przez kogoś, przez najwyższego, nie do końca przypadkowy. Ja kiedyś byłem w Paryżu na Montparnasse, na cmentarzu, gdzie został pochowany. Potem obok niego została pochowana też w tym samym miejscu Simone de Beauvoir. Ten ich grób robi dość przygnębiające wrażenie. Byłem ciekawy, czy jest jakiś element związany z wiarą. Nic. Szary piaskowiec, nazwisko jego i jej, daty urodzin i śmierci. Ale przecież pamiętam, co on napisał w swojej autobiografii dzieciństwa i doskonale wiem, co wyznał podczas rozmowy z Simone de Beauvoir. I znany jest fakt, chociaż raczej przemilczany, jeszcze jeden z jego życia. Mianowicie on się dostał do niewoli niemieckiej podczas II wojny światowej. Był w obozie niemieckim w Trewirze. Przyszły pierwsze święta 1940 roku. I on, chociaż wtedy deklarował się właśnie jako ateista, to był szczyt jego takiego ateizmu, napisał dla swoich kolegów, współjeńców, tekst Jasełek, nawiązujący do tradycji katolickiej. I w tych Jasełkach jest niezwykły fragment rozważania Matki Bożej patrzącej na
dzieciątko Jezus dopiero co narodzone. Muszę wam powiedzieć, że mało znalazłem tak głębokich tekstów mówiących o tajemnicy dziecka narodzonego z krwi i kości pochodzącego z niej, tajemnicy dziecka, w które Matka Boża, na które patrzy i wierzy, że to jest Boży Syn. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że relacje człowieka do Boga niekiedy są bardzo skomplikowane. Księże arcybiskupie, w relacjach ważne jest, aby dwie osoby były na tym samym poziomie. W innym przypadku któraś ze stron będzie się czuć pokrzywdzona, bo będzie jej bardziej zależało. Jeżeli wierzę, że Pan Bóg kocha mnie nieskończenie, to jak mogę i czy w ogóle mogę odwzajemnić tę miłość, by nie krzywdzić Boga? Barbara. Przypomniałem sobie sytuację sprzed wielu lat, powiedzmy, że jest to rok 1970. Jestem w seminarium poznańskim i jest nowy zestaw przełożonych seminaryjnych. Jeden z nich ma taki program wychowawczy pod tytułem Dialog. No i o tym dialogu nam mówi. Obok mnie siedzi kolega, który miał zdolności takiego dość krytycznego patrzenia, oprócz tego zdolności rysunkowe. I maluję sytuację dialogu, gdzie są dwa różne poziomy i są dwie postaci w sutannach. U góry stoi właśnie tenże przełożony i tak patrzy z góry, a z dołu taki pobożny, biedny kleryczyna, który też patrzy w górę, no i prowadzą ten dialog. Pytanie o relację z Bogiem, jak ona wygląda, została wzięta z sytuacji międzyludzkiej, poprawnej właśnie, gdzie rozumiemy, że żeby był uczciwy, porządny dialog, musimy się znaleźć na jednej płaszczyźnie, a na pewno nie zaznaczać tego, że ktoś łaskawie z drugim chce rozmawiać i nazywa to szumnie dialogiem. Z definicji nasze odniesienie do Boga jest, jakby powiedział Lewinas, asymetryczne. Nie ma symetrii, nie ma równości między nami. Ale czy to znaczy, że dialog jest niemożliwy? Na pewno nie można do relacji między człowiekiem a Bogiem odnieść tego rysunku mojego kolegi, który to właśnie tak przedstawiał dialog między przełożonym a alumnem seminarium. Bo jest to moje spotkanie najpierw z Bogiem, o którym wiem, wierzę, że nie tylko, że istnieje, ale że jest stwórcą całego świata. I że ja w tym świecie jestem marnym pyłkiem. Ale jest jeszcze druga strona. Jest ta przestrzeń nieskończona między mną a Bogiem, bo Bóg jest nieskończony, ale z drugiej strony ja jestem dla Boga kimś, kimś naprawdę ważnym. Raz dlatego, że mnie stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo, a powtórę, dlatego, że nie zostawił mnie samego z moimi słabościami, grzechami, z moją koniecznością przemijania i śmierci, ale że zesłał nam swojego Syna, który stał się człowiekiem i który przez to, że jest człowiekiem, tę nieskończoną przestrzeń między mną a Bogiem naraz niesamowicie skrócił do tego stopnia, że kiedy apostołowie prosili Pana Jezusa: Panie, naucz nas modlić się. Pan Jezus mówi: jeśli będziecie się modlili, to mówcie: Ojcze nasz. To znaczy, że to nie jest daleki Bóg. To jest Bóg bardzo bliski. Prawdziwie Emanuel, to znaczy Bóg z nami. I nie z jakąś abstrakcyjną, wielomiliardową ludzkością, w jakiejś mierze tak, ale jest przede wszystkim z nami, z każdym z nas. I dlatego możemy mówić o naszych osobistych relacjach z Panem Bogiem. A cały problem polega na tym, co my zrobimy z tym Bogiem, który do nas przychodzi.
czy wyjdziemy mu na spotkanie, czy otworzymy nasze serca, czy będzie nam zależało na tym, żeby z Nim być, czy też odwrócimy się od Niego, czy też tak jak w przypadku Sartra przeklniemy Go, choć się w końcu okaże, że gdzieś w głębi jest poczucie mimo wszystko, że On jest i jakoś czeka, abyśmy do Niego wrócili. Maria pyta. Nawiązanie osobistej relacji człowieka z Bogiem ma zawsze wymiar indywidualny, a kontynuacja i rozwój wymiar wspólnotowy. To czy ksiądz arcybiskup nie uważa, że wspólnoty parafialne bardziej pogłębiałyby swój wymiar wspólnotowy, gdyby parafianie mieli gwarancję, że zawsze o tej samej godzinie, na którą idą do kościoła, znajdą tego samego przewodniczącego zgromadzenia liturgicznego? Czy jest możliwość wprowadzenia w diecezji zasady, że każdy kapłan w sposób stały osobiście przewodniczy mszy świętej o tej samej porze i osobiście mówi na niej homilię, dobiera sobie zespół liturgiczny, decyduje o jej formie, na przykład pieśniach, komentarzach, oraz osobiście uczestniczy wcześniej w kręgu liturgicznym animatorów niedzielnego zgromadzenia liturgii eucharystycznej? Czy ksiądz arcybiskup pozwoli, by księża przewodniczący danej liturgii, także w dniu powszednim, mogli sami decydować, czy chcą powiedzieć homilię? Znowu się uśmiecham, troszkę przekornie, bo niewątpliwie taka sytuacja istnieje w tych parafiach, gdzie jest tylko jeden ksiądz, proboszcz. I wszyscy są na niego skazani i nie wiem, czy zawsze będą szczęśliwi, że będzie on przewodniczył, on wszystko dobierał, on przemawiał. Ale można powiedzieć, no proszę bardzo, niewątpliwie byłoby bardzo dobrze, gdyby księża także w dni powszednie głosili chociaż 2-3-minutową homilię, krótki komentarz do czytań przed chwilą usłyszanych. Byłoby bardzo dobrze. I dobrze też niewątpliwie byłoby tak, gdyby można było ustalić pewien stały grafik mszy świętej. To jest też dobrze, jeżeli wiemy, kto będzie odpowiadał mszę świętą, czego będziemy mogli się spodziewać, gdy chodzi o to wspólnotowe przeżycie Eucharystii, właśnie po to, żeby pogłębiła się nasza wiara i miłość do Boga. Trudno to egzekwować na podstawie jakichś dekretów, chociaż oczywiście biskup może to zrobić, ale niewątpliwie takie jest też zalecenie Kościoła. Osobiście uważam, że nie jest dobrze, jak to bywa w niektórych parafiach, żeby każdy kapłan w niedzielę głosił homilię podczas mszy świętej, którą odprawia jako przewodniczący Eucharystii. Żeby nie było tak, że jest jeden kapłan wyznaczony do ogłoszenia kazań na niedzielę i on ma całą serię tych kazań, nieraz bardzo dużo, jeśli jest tych mszy świętej w daną niedzielę, wiele w jakiejś parafii, a inni kapłani akurat mają pod tym względem poczucie wolności, nie muszą głosić kazań, ale oczywiście jest to jakaś per turnum, zmienia się, następnej niedzieli będzie miał ktoś inny z księży homilię. Jestem osobiście temu przeciwny. Każdy powinien kapłan odprawiający Eucharystię głosić Słowo Boże, bo to jest ważne nie tylko dla wiernych, ale także dla niego samego. Tym się powinno żyć. Przygotowanie nie może być zdawkowe. Dzisiaj, jak wiemy, łatwo korzystać z różnego rodzaju pomocy. Także w internecie można łatwo ściągnąć jakieś rozważanie homiletyczne i mniej lub bardziej sprawnie je odtworzyć. Ale przecież zdajemy sobie sprawę, że absolutnie nie o to chodzi. Kapłan głoszący Słowo Boże musi być świadkiem, także osobistym, tego, co głosi.
musi być zatem jakby włączony w treść wszystkich czytań po to, żeby je odpowiednio przedstawić wszystkim wiernym uczestniczącym w Eucharystii. Księże arcybiskupie, święty Paweł pisze, czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego? Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Na czym polega jedność ducha w relacji z Bogiem? Co to znaczy chwalić Boga w swoim ciele? W czasach, kiedy żył i działał w świecie pogańskim święty Paweł, dominowała taka platońska czy neoplatońska koncepcja człowieka, polegająca na tym, że rozumiano człowieka jako kogoś, kto jest złożony jakby z dwóch obcych wobec siebie, nawet w jakiejś mierze wrogich elementów, ciała i duszy. Do tego stopnia, że Platon mówił, iż ciało jest więzieniem dla duszy lub z innego punktu widzenia ciało jest czymś, co sprawia, że dusza jest przez ciało kalana i nie może poznawać idei, jest przez to jakoś w swoim poznaniu ograniczona i że właściwie największym pragnieniem człowieka powinno być to, żeby przyszła jak najszybciej śmierć i on, żeby się z tego więzienia swojego ciała uwolnił. A tymczasem u świętego Pawła mamy zupełnie coś innego powiedziane, mianowicie, że łączymy się z Bogiem, z Panem poprzez nasze ciało i że w naszym ciele mieszka Duch Święty i że dlatego mamy Go chwalić. Chrześcijańska wizja człowieka to chrześcijańskie patrzenie na człowieka jako na całość. Interpretatorzy tej całości mówią tak. Są w nas te dwa elementy duszy i ciała, ale one się tak wewnętrznie przenikają, to jest nauka przede wszystkim świętego Tomasza z Akwinu, który szedł śladem pewnych sugestii pogańskiego jeszcze filozofa Arystotelesa. Więc są takie jakby wzajemne, głębokie przenikanie się elementów duszy i ciała, że o człowieku można powiedzieć, iż on jest taką jednością, że w jakiejś mierze jest on ucieleśnioną duszą i z drugiej strony uduchowionym ciałem. Jesteśmy pewną całością. Do tego stopnia, że nawet najbardziej duchowe czynności w nas, także nasza świadomość ma gdzieś głębokie podłoże cielesne. Nasze życie duchowe ma zakotwiczenie w naszym ciele. Ciało jest czymś wielkim i wspaniałym. Jest przeniknięte Duchem Świętym. I cały problem człowieka polega na tym, żeby po pierwsze mieć świadomość tego, że jesteśmy w jakiejś mierze zamieszkaniem Ducha Świętego w nas. A z drugiej strony, że nie wolno nam uczynić nic z tego, co by było obrazą Boga, zwłaszcza poprzez nasze złe czyny związane z naszą cielesnością. Ponieważ cielesność jest czymś świętym, więc jesteśmy za tę świętość naszego ciała odpowiedzialni.